Nazwisko człowieka, który zjawił się w warszawskim mieszkaniu Borysa Sawinkowa, szefa antyradzieckiej, antybolszewickiej organizacji, brzmiało dziwnie. Operput. Ani Sawinkow, ani żaden z jego współpracowników nie pomyślał o tym, że to dziwne nazwisko może być pseudonimem, w dodatku powstałym z połączenia dwóch rosyjskich słów. Operacja putać, operacja gmatwać, wikłać. A tak było w istocie. Prawdziwe nazwisko Operputa brzmiało Paweł Iwanowicz Sielianow. Był agentem nadzwyczajnej komisji do walki z kontrrewolucją i sabotażem osławionej Czeki. Bardzo szybko zdobył zaufanie Sawinkowa i jego współpracowników. Namówił tych ludzi, aby pojechali do Moskwy, gdzie zostali aresztowani i zamordowani. Lenin, gdy w kwietniu 1917 roku wrócił do Moskwy, uważał, że w państwie radzieckim nie będzie potrzebna policja, gdyż miliony robotników i chłopów staną na straży nowego państwa dobrobytu i sprawiedliwości. Ta utopia prysła w zderzeniu z rzeczywistością, gdyż bolszewikom nie udało się pociągnąć za sobą większości społeczeństwa. Rewolucja październikowa w istocie była zamachem stanu. Była buntem, obaleniem niepopularnego rządu Kierańskiego, który nie potrafił zakończyć wojny i nie potrafił dać ludziom chleba. Wkrótce okazało się, że bolszewicy, postępując legalnie, nie zachowają władzy. W wyborach do Zgromadzenia Ustawodawczego, które odbyły się w grudniu 1917 roku, wygrali tylko w dwóch miastach – Moskwie i Piotrogrodzie. W całej Rosji z 36 milionów głosujących tylko 9 milionów, a więc niecałe 25%, opowiedziało się za bolszewikami. W styczniu 1918 roku na pierwszym posiedzeniu konstytuanty Lenin zgłosił wniosek o przyznanie rządowi specjalnych uprawnień. Zostało to odrzucone przez większość posłów. Dzień później bolszewicki rząd rozwiązał konstytuantę. Wejścia do sali obrad zostały obstawione przez żołnierzy, którzy odpędzili posłów. To był początek końca parlamentaryzmu w Rosji radzieckiej. Zwróćmy uwagę na zbieżność dat. Wybory, które nie dały bolszewikom przewagi w konstytuancie, odbyły się 8 grudnia 1917 roku. 20 grudnia, a więc niecałe dwa tygodnie później, Rada Komisarzy Ludowych powołała do życia nową organizację. Nadzwyczajną komisję do walki z kontrrewolucją i sabotażem, Czekę. Feliks Dzierżyński, który stanął na czele Czeki, tego samego dnia na tym posiedzeniu Rady Komisarzy Ludowych powiedział: nie sądźcie, że będę poszukiwał form rewolucyjnej sprawiedliwości. My w ogóle nie potrzebujemy sprawiedliwości. Jest wojna. Twarzą w twarz. Walka do końca. Na śmierć albo życie. Lenin wybrał najlepszego organizatora aparatu terroru. Potomek polskiej rodziny szlacheckiej Feliks Dzierżyński okazał się bezwzględnym i bardzo utalentowanym administratorem. Pod jego rządami Czeka szybko rozrastała się liczebnie i rozbudowywała swoje struktury. W 1921 roku liczyła już 31 tysięcy starannie dobranych funkcjonariuszy. Dzierżyński wpadł na pomysł wychowywania czekistów od małego. W tym celu zaczął zakładać sierocińce, w których gromadzono dzieci, aby odpowiednio je przysposobić do służby w aparacie śledczym. Jedna z nauk polegała na asystowaniu przy torturach, powszechnie stosowanych od grudnia 1918 roku w czasie przesłuchań. Jeden z szefów Czeki, Moroz, chełpił się. Nie ma kąta w naszym życiu, gdzie nie zajrzałoby orle oko Czeki.
czasopiśmie Krasny Terror, Czerwony Terror, zastępca Dzierżyńskiego, Martin Latsis, pisał: nie prowadzimy wojny z pojedynczymi osobami. Likwidujemy burżuazję jako klasę. W czasie śledztwa nie szukaj dowodów, że oskarżony słowami i czynem występował przeciwko władzy radzieckiej. Pierwsze pytanie, jakie powinieneś sobie zadać, to do jakiej klasy należy oskarżony, skąd pochodzi, jakie jest jego wykształcenie lub zawód. Odpowiedź na te pytania powinna określić los oskarżonego. W tym leży znaczenie i istota Czerwonego Terroru. Rewolta Korpusu Czechosłowackiego, utworzonego w Armii Carskiej, a który chcieli przejąć bolszewicy, rozpoczęła wojnę domową w Rosji. Zbuntowany korpus opanował południową część Uralu i przejął kontrolę nad transsyberyjską linią kolejową. Wszystko wskazywało na szybką klęskę bolszewików. Na południowym zachodzie generał Anton Denikin, na czele Armii Ochotniczej i współdziałając z kozakami Piotra Krasnowa, zajął Ukrainę od frontu niemieckiego do Wołgi. W Omsku powstał rząd admirała Aleksandra Kolczaka, który ogłosił się dyktatorem i najwyższym naczelnikiem państwa rosyjskiego. W 1919 roku podjął ofensywę w stronę Moskwy i zaczął odnosić początkowe sukcesy. W Murmańsku wylądowały wojska brytyjskie, aby nie dopuścić do opanowania przez Niemców składów amunicji. W maju 15-tysięczny brytyjski korpus ekspedycyjny przejął kontrolę nad Półwyspem Kola i Archangelskiem. We Władywostoku wylądowały wojska brytyjskie i japońskie. Wydawałoby się, że wobec takich potęg władza bolszewicka niewielkie ma szanse przetrwania, ale Brytyjczycy nie kwapili się do wychylania nosa poza rejony portów, które łatwo i szybko opanowali. A w tym czasie bolszewicy zbierali siły. Ten człowiek potrafił zorganizować armię, która stawiła czoło wojskom białych, Lew Trocki. Mianowany w marcu 18 roku komisarzem spraw wojskowych i morskich, okazał się bardzo zdolnym organizatorem. Pod koniec 1918 roku wcielono do Armii Czerwonej 800 tysięcy ludzi. W szczytowym okresie 20 roku liczyła ponad 2 miliony żołnierzy. Tej siły biali, skłóceni ze sobą, powstrzymać nie mogli, choć mieli pod swoimi rozkazami około miliona żołnierzy. Nie potrafili skoordynować działań swoich wojsk, nie potrafili zawrzeć sojuszu z Polską. Bolszewicy zwyciężyli, choć cena wojny domowej była straszna. Zginęło około 15 milionów ludzi, 16 milionów zmarło z głodu, zimna, chorób. 1 grudnia 1920 roku Lenin wezwał Dzierżyńskiego. Feliksie Edmundowiczu, musicie skoncentrować uwagę swojego urzędu na aktywności białych, którzy uciekli z Rosji. Wojna się nie skończyła, walka trwa nadal. Białogwardziści pozostają groźną bronią w rękach Zachodu. Musicie opracować plan, którego realizacja pozwoli rozwiązać ten problem. Dzierżyński opracował taki plan 4 dni później i przedstawił go Leninowi. Plan zawierał tylko 3 punkty. Punkt pierwszy. Brać zakładników z rodzin białogwardzistów, którzy uciekli z Rosji, jak to określił Lenin, rodzin, które pozostały w Związku Radzieckim. Zamykać ich w specjalnych zakładach, specjalnych obozach i rozstrzeliwać, gdyby ich krewni za granicą podjęli działalność antybolszewicką. Punkt drugi. Organizować specjalne oddziały, które miały dokonywać zamachów na działaczy emigracyjnych. Punkt trzeci. Wprowadzić agentów do środowiska działaczy emigracyjnych. Lenin zaakceptował wszystkie 3 punkty, ale najbardziej podobał mu się punkt trzeci. Albowiem przed laty na własnej skórze odczuł, jak skuteczną bronią są agenci i prowokatorzy. W 1912 roku jednym z 6 posłów bolszewickich do carskiego parlamentu Dumy był Roman Malinowski. To o nim Lenin pisał: mamy nadzwyczajnego przywódcę wśród robotników reprezentujących nas w Dumie. Od 1910 roku Roman Malinowski był agentem ochrany. To na podstawie jego informacji policja aresztowała wybitnego działacza komunistycznego. Tego człowieka, Jakowa Swierdłowa.
Lenin, przerażony skutecznością działań policji, przyszedł po radę do Malinowskiego. Co robić, aby uniemożliwić dalsze aresztowanie? Malinowski szczerze odpowiedział: wśród deputowanych bolszewickich do Dumy musi być agent ochrany. Lenin do końca nie chciał wierzyć, że Malinowski był agentem. Nawet po rewolucji, gdy bolszewicy zdobyli kartoteki tajnej policji. Dopiero wobec niezbitych dowodów 6 listopada Malinowski został rozstrzelany. Dzierżyński też odniósł sukces i to już w pierwszych miesiącach działania jego policji. Udało mu się wyprowadzić w pole agentów brytyjskich, a przy okazji francuskich i amerykańskich. Akcja rozpoczęła się na początku 1918 roku. Wówczas do Moskwy przyjechał dyplomata brytyjski Robert Bruce Lockhart z zadaniem powstrzymania, namówienia bolszewików, aby kontynuowali wojnę z Niemcami. Oczywiście nie udało się to, jednakże Lockhart pozostał w Moskwie, ale już po to, aby prowadzić działalność antykomunistyczną. Nawiązał kontakt z podziemiem, z konspiracją antykomunistyczną, a jego najbliższym współpracownikiem został inny agent brytyjski, Sydney Reilly. Ciekawy człowiek, miał 11 paszportów na 11 nazwisk i 11 żon równocześnie. Obydwaj opracowali plan zamordowania przywódców komunistycznych w dniu, w którym w Rosji zjawiłyby się alianckie wojska inwazyjne. Oczywiście z takimi naiwniakami Dzierżyński nie miał najmniejszych kłopotów. Podsunął im dwóch agentów. Byli to oficerowie łotewscy o nazwiskach Bujkis i Sprogis. Stwierdzili, że reprezentują wojska łotewskie gotowe do rewolty przeciwko władzom komunistycznym. Bolszewicy nazywali Łotyszy żołnierzami rewolucji ze względu na ich całkowite oddanie. Używano ich do najważniejszych funkcji, takich jak ochrona gmachów rządowych i zjazdów partyjnych. Rewolucja wiele im zawdzięczała. Lockhart już widział te szeregi żołnierzy łotewskich maszerujących ulicami Moskwy z imieniem króla brytyjskiego na ustach. Kto kontroluje Łotyszy, kontroluje stolicę. Chodziło o Moskwę. Tak Lockhart pisał w raporcie dla rządu brytyjskiego. Natomiast Sydney Reilly na polecenie Londynu wypłacił dwóm Łotyszom 1 200 000 rubli, które miały wspomóc kasę ugrupowań kontrrewolucyjnych. Oczywiście wspomogły kasę czeki. Ta gra w kotka i myszkę została raptownie przerwana 30 sierpnia. To zdjęcie zrobiono tuż przed zamachem, w którym Lenin odniósł rany. Trafiły go kule wystrzelone przez Fanię Kapłan. Zamachowczyni została schwytana. Ten i próba następnego zamachu wywołały falę terroru. Oto kronika filmowa z 1918 roku. Zrobiono ją specjalnie, aby uśmierzyć pogłoski, że Lenin zginął. Dlatego wódz rewolucji stanął przed kamerą na Kremlu, aby wszyscy przekonali się, że żyje i czuje się dobrze. Bezpośrednim następstwem zamachu na jego życie oraz zastrzelenia w tym samym czasie szefa piotrogrodzkiej czeki Michaiła Urickiego była fala terroru. W ciągu 2 dni w samym Piotrogrodzie wymordowano 500 więźniów politycznych. Dzierżyński protestował. Oczywiście nie miał nic przeciwko mordowaniu więźniów politycznych i przeciwników politycznych, ale aresztowanie agentów takich jak Lockhart i Reilly niszczyło misterną sieć, którą od wielu miesięcy tkali jego agenci. Jego protesty na nic się zdały. Musiał wykonać rozkaz Kremla, zemsta, za każdą cenę, bez względu na to, kto znalazł się w jej zasięgu. Pierwszego sierpnia czeka przystąpiła do likwidowania grupy Lockharta. O godzinie 3.30 nad ranem czekiści wpadli do mieszkania Lockharta, aresztowali go i zabrali do więzienia na Łubiance. W samym mieszkaniu przeprowadzono bardzo staranną rewizję, jednakże nie znaleziono nic ciekawego. Natomiast nie zrewidowano samego Lockharta, który w ostatniej chwili zdążył się ubrać i miał szczęście, założył właściwe spodnie. Gdyż w kieszeni tych właśnie spodni miał notes z nazwiskami konspiratorów. Wśród nich było nazwisko Borysa Sawinkowa.
Na Łubiance przesłuchania prowadził Łotysz Jakow Peters. Dopytywał głównie o związki między Lockhartem i Fenią Kapłan. Lockhart zdawał sobie sprawę, że w każdej chwili może zostać zrewidowany i w każdej chwili czekiści mogą znaleźć przy nim notes z nazwiskami konspiratorów. Odczekał do odpowiedniego momentu i poprosił o zgodę na pójście do toalety. Peters oczywiście zgodził się i wysłał z Lockhartem dwóch czekistów. Oni cały czas stali nad nim. W pewnym momencie Lockhart poprosił o papier toaletowy, przedmiot zupełnie nieznany w rosyjskich więzieniach. Mógł wtedy użyć kartek z notesu jako papieru toaletowego. Uważał, że zniszczył w ten sposób kartki, których treść mogła przesądzić o życiu wielu, wielu ludzi. O godzinie 9:00 zwolniono Lockharta, gdyż był dyplomatą i chronił go immunitet dyplomatyczny. Co prawda ponownie aresztowano, podobnie jak i Sydneya Riley'a. Jednakże po pewnym czasie obydwu zwolniono, gdyż władze brytyjskie w Londynie aresztowały w ramach retorsji dyplomatów radzieckich. Czy rzeczywiście Lockhart zniszczył kartki z nazwiskami konspiratorów? A może czekiści wydobyli je z muszli lub z rury kanalizacyjnej? Tego nie wiemy, ale zadziwiające jest to, że wkrótce potem ČK przystąpiła do likwidowania grupy Sawinkowa. Borys Sawinkow, członek Partii Rewolucyjnych Socjalistów, wiceminister wojny w rządzie Kierańskiego, rozpoczął aktywną działalność antybolszewicką podczas wojny polsko-sowieckiej. W 1920 roku w Warszawie zorganizował komitet polityczny rekrutujący żołnierzy do rosyjskiej armii ludowej, walczącej przeciwko Armii Czerwonej. W grudniu 20 roku do warszawskiej siedziby Sawinkowa przybył Aleksander Operput, przywożąc ze sobą walizkę tajnych dokumentów rzekomo wykradzionych rządowi radzieckiemu. Były fałszywe, ale dzięki nim zdobył zaufanie Sawinkowa. Informacje przesyłane do Moskwy przez Operputa umożliwiły rządowi radzieckiemu wystąpienie z protestem wobec władz polskich, że goszcząc w Warszawie i tolerując działalność Sawinkową, prowadzą tym samym działalność antyradziecką. W rezultacie Borys Sawinkow musiał wyjechać z Warszawy i przeniósł się do Pragi, a później do Paryża. ČK, która została przemianowana na GPU, Głównoje Politycznoje Uprawlienie, Główny Zarząd Polityczny, przystąpiła do likwidacji Borysa Sawinkowa. Ale jak tego dokonać? Morderstwo, zastrzelenie Sawinkowa na ulicy albo w mieszkaniu w Paryżu nie wchodziło w grę, dlatego że Moskwie zależało na dobrych stosunkach z Paryżem, a zamordowanie działacza emigracyjnego na pewno stosunki te popsułoby. Sawinkow musiał wrócić do Moskwy dobrowolnie, z własnej woli. Jak tego dokonać? Feliks Dzierżyński wydał rozkaz rozpoczęcia operacji Syndykat. Latem 1922 roku na granicy polsko-radzieckiej schwytano adiutanta Borysa Sawinkowa, oficera o nazwisku Szeszenia. Poddany torturom zgodził się współpracować z GPU. Przygotował raport dla Borysa Sawinkowa, w którym pisał, że udało mu się nawiązać kontakt z dobrze zorganizowaną grupą antykomunistyczną. Ten raport zawiózł do Paryża oficer GPU o nazwisku, o pseudonimie Muchin. Udało mu się dotrzeć do samego Sawinkowa i zdobyć jego uznanie, jego zaufanie. Zaczął przekonywać Sawinkowa, że sytuacja w Moskwie dojrzała do wybuchu, dojrzała do rewolucji i ugrupowania, silne, dobrze zorganizowane, podziemne ugrupowania oczekują na przywódcę, takiego jak Sawinkow. Ale ten był ostrożny. Wysłał do Moskwy swojego zastępcę, pułkownika Siergieja Pawlikowskiego. Oczywiście Pawlikowski został aresztowany. Poddany torturom, zgodził się współpracować z GPU i wysyłał do Sawinkowa
raporty, w których wzywał Sawinkowa do przyjazdu do Moskwy i do poprowadzenia do boju setek tysięcy antykomunistów, przeciwników bolszewików. Sawinkow uwierzył. Wyruszył w podróż do Moskwy, oczywiście pod przybranym nazwiskiem. Fałszywe dokumenty i przebranie nie zmyliły agentów GPU. Przez cały czas był pod ich baczną kontrolą. Gdy tylko przekroczył granicę radziecką, został aresztowany. Był 15 sierpnia 1924 roku. Wtedy Dzierżyński chętnie tworzył rzeczywistość, jakiej oczekiwali emigranci w Paryżu, Londynie, Warszawie czy Berlinie. Z radością słuchali o tajnych grupach opozycyjnych. Większość tych grup zakładali agenci GPU. Tak było z monarchistycznym Związkiem Centralnej Rosji. Agenci dotarli do Sydneya Riley'ego i namówili go do podróży do Moskwy, aby wziął udział w powstaniu antybolszewickim. Września 1925 roku Sydney Riley przekroczył granicę fińsko-radziecką i prowadzony przez działacza Związku Monarchistycznego poszedł prosto w ręce patrolu GPU. W ten sposób ludzie, których los złączył w 1918 roku, znaleźli się w rękach swoich wrogów. Borys Sawinkow po procesie, który odbył się w czerwcu 1924 roku, został skazany na 10 lat więzienia, tylko dlatego, że przyznał się do winy i pokajał przed radzieckim sądem. Rok później, w 1925 roku, podobno wyskoczył z okna więzienia. Wiele, wiele lat później świadkowie zeznali, że zginął zepchnięty ze schodów na Łubiance. Natomiast Sydney Riley wysłał list do Dzierżyńskiego, w którym proponował współpracę. Czy podjął tę współpracę? Tego nie wiemy. Ale prawdopodobnie został rozstrzelany w listopadzie 1925 roku. Dwie akcje, syndykat i trest, zakończone zostały w ten sposób.